tutaj właśnie jest z wami, jestem ja, czyli Malczu. Witam was wszystkich, moi widzowie, w Malczu analiza traileru. Dzisiaj bierzemy na ruszt trailer Obi-Wan Kenobi, official trailer z 2022 roku, w którym w tym filmie główną postać wcielicie Ewan McGregor oraz Hayden Christensen. Więc teraz zapraszam do obejrzenia i przeanalizowania razem ze mną tego oto traileru. Po prostu taka pierdolona analiza. Od deski do deski, po minucie, minuta po minucie, klatka po klatce, w moim stylu, na luzie, oryginalnie i bez spiny. Są drugie terminy, jak to mówią studenci z Łodzi. Dobra. To ciśniemy. Malczu, analiza traileru. Trailer Obi-Wan Kenobi. Zapraszam ja, czyli Malczu. Lecimy. No i pierwsza scena jest taka, że leci jakiś statek w sobie w chmurach, a to może na latającym dywanie leci, kurde, Will Smith z Aladdina. A nie wiadomo, kurde, co nie? No to teraz dajemy dalej, bo to takie chmurki, odrzutowce jakieś. No, jakieś imperialne skurczybyki. Asasyny jakieś, asasyny takie, kurde, nie wiadomo co to. Jak nie wiadomo co to idą za tym City czy coś. Czy kusia? No a tutaj młody po prostu Luke się bawi, ale to taki spoiler, zaraz zobaczycie. O, a tutaj jest nasz gwiazdor Ewan McGregor, czyli tytułowy Obi-Wan Kenobi, który strzegł po prostu z dystansu Luke'a. Jest jednym z ostatnich Jedi na tej planecie. Historia to jest, ten film to jest prequel, czyli opowiada historię Obi-Wana, zanim się wydarzyła historia z Nowej Nadziei i inne takie, albo z powrotu Jedi. Więc teraz ciśniemy dalej, zobaczymy, oglądamy trailer, tak? I tutaj właśnie on mówi, że kiedy czas nadejdzie, on musi być przetrenowany, tak? No jak ktoś jest na Jedi'a, to jest na Jedi'a. A ja myślę, ja też jestem tak po trochu Jedi'em. Bo jestem wielkim fanem Gwiezdnych Wojen, co nie? I zawsze medytuję i w ogóle. To tak sobie myślę, że jestem tym Jedi'em, to po trochu każdy z nas jest. Każdej inną ścieżką kroczy, ale Jediem w głębi każdy po duchu jest, bo moim zdaniem Jedi to są takie współczesne kosmiczne anioły, tak? No, no to jedziemy dalej. No i w maju będzie, 27 maja. To już jest, kurde, na Disney Plusie. Kurde! W maju! 27 jest dzisiaj, 29 maja, no to nie wiadomo, może mają obsuwę. To jakieś, o, no właśnie, tylko na Disney Plusie dostępne. Ekskluzywy oczywiście, bo to platformy, kurde. No to widzicie, tam była jakaś pustynia, sobie Obi-Wan Kenobi jeździł, kurde, po równemu. Jak chcecie, to możecie nazwać to moją analizę jebniętą analizą, albo po prostu pierdolniętą analizą. To nie jest taka typowa analiza, że kurde, jakiś gościu siedzi i się wymąża. O kurde, tutaj jest kolor szary, biały, czerwony, ta głębia, ta ostrość, ten profesjonalny, kurde, strój, kurwa, coś tam. Nie, kurwa, ja jestem luzak i ja na luzie oryginalnie w swoim stylu analizę prowadzę. To jest mój kanał. Dostosować się musicie.
ale jak coś zapraszam. Dobra, teraz postaram się. Obejrzyjmy dalej, zobaczymy co będzie. O, a tutaj jakieś trzy sondy wystrzelone przez z imperialnej stacji, z imperialnej bazy jakiejś kurde na Morzu Czerwonym kurde czy coś tam i lecą sobie jak pieruńskie rakietki. O, a tu jakieś miasto a la Industrial, kurde, taki kurde mroczne miasto zdominowane przez sitów cwaniaków, kolegów Putina, kurde, bo przecież za Putinem na pewno też sitowie stoją, jak nic, kurde, ja wam mówię. Mówię wam, jak nic, za Putinem sitowie stoją. Dobra, ciśniemy. No. A tu kurde Vader. I Obi-Wan. I git. I obejrzeliśmy sobie trailer fajnie. Nie wiem, wiecie, ja tak sobie żartuję. Nie, to z tym Putinem to żadu, ale naprawdę za Putin to jest totalny kurde wróg całej ziemi. Teraz wróg numer jeden się stał i patrzcie, teraz taki morał wam powiem, patrzcie jak to można się spierdzielić, jak się przesadzi z głową, nie będzie się kierowało sercem, tylko przesadzi się z egoizmem i zejdzie się na ścieżkę ciemności, dosłownie. Tego przykładem jest po prostu nasz współczesny dyktator imperialny Putin. Także teraz, moi kochani, taka sentencja. Niech moc będzie z wami, moimi dzieciakami i drogimi, kochanymi widzami. To byłem ja, czyli Malczu Mistrz, a to była taka jebnięta analiza. Malczu, analiza traileru Obi-Wan Kenobi. Cześć! Bardzo mi się miło z wami oglądało. Kocham was. Cześć!